Witam, witam. Tutaj Glowitz z kanału Glowitz Arts. Witam w moim let's playu informacyjnym gry Project Blackout. Jest to zwykły, dość interesujący FPS sieciowy. Specjalnie dla tego let's playa przygotowałem nowe konto, które możecie założyć na stronie gry lub poprzez kliknięcie Join. Tak, chcę zapisać moją nazwę użytkownika. Aktualnie pokazały nam się dwa serwery. Po lewej stronie możemy zaobserwować okno, które dość często aktualizowane jest w najnowsze eventy, w informacje o eventach, o nowych przedmiotach lub jakichś promocjach. Dobrze jest zwracać uwagę na to okno. Może być bardzo pożyteczne. Każdy serwer w zasadzie dzieli się na trzy typy kanałów. Dwa pierwsze kanały są przystosowane dla nowych graczy, posiadają limit poziomu. Kolejne kanały są w zasadzie bez żadnych limitów, dlatego tak samo jak i nowi i doświadczeni gracze mogą tutaj rywalizować. W następnym, ostatnim jest clan server. No jak wiadomo, dostosowany do meczów klanowych. My jako użytkownicy początkujący wejdziemy do pierwszego serwera. Nie musimy się tu na początku spodziewać żadnych strasznych, szybkich graczy, którzy nie wiadomo co zrobili, a my już nie żyjemy. Wszystko spokojnie wam wytłumaczę. W zasadzie moja postać jest początkowa. W zasadzie nie ma prawie żadnych statystyk, które możemy zobaczyć tutaj. Standardowo okno czatu, ilość aktualnie siedzących tutaj w lobby graczy. Nie posiadamy żadnych przyjaciół ani klanu. Lista dostępnych pokoi, w których możemy grać, lub też nie. Jeśli oczywiście pokój jest zapełniony. Na początku w zasadzie chciałbym polecić ustawienia opcji karty, w zasadzie opcji graficznych wszystkich. Zalecam poustawiać na dostosujcie w zasadzie te opcje do swoich ustawień. Proponuję w zasadzie w opcjach graficznych zjechać ze wszystkich opcji graficznych i efektów specjalnych, świetlnych i tych wszystkich innych bajerów. Dlaczego? Po pierwsze, gra nie zachwyca się jakimś super poziomem grafiki, co też różnica pomiędzy high quality, wysokiej jakością, a low quality różni się tylko tym, że macie większą zamułę kompa i niepotrzebnego zużycia procesora na przetwarzanie większej ilości badziewnych pikseli. Bo jednak trzeba przyznać, że grafika w tej grze nie jest powalająca. Co następne? Następne jest nasz
inwentarz. Na początku posiadamy jakąś określoną ilość pieniędzy. Ja te pieniądze już zdążyłem wydać, roztrwonić. Za pieniążki kredyty kupujemy sobie bronie w sklepie. Nie wszystkie. Większość broni można dostać za pońce PTS, które niestety są płatne za prawdziwe pieniążki. Ale to chyba zrozumiałe. Każdy na tym świecie chce zarobić. I też spośród broni, które są dostępne za kredyty, które możemy zdobywać podczas meczów, nie wszystkie da się kupić od razu. Istnieje takiego rodzaju jak ograniczenie poziomu gracza, co w zasadzie wygląda jako tytuł gracza. Możemy nadawać sobie tytuły. O co chodzi w tych tytułach? Powracając do naszych statystyk, możemy zakupić sobie kartę misji. Kartę misji kupujemy sobie za kredyty, za pieniążki niepłatne, na szczęście. Po wykonaniu całej karty misji dostajemy za to medale. Medale i w zasadzie pieniążki albo doświadczenie. Medale, które dostajemy, możemy zamienić na dane tytuły. Wraz z przypływającą ilość medali i poziomu możemy rozwijać kolejne typy tytułów, które rozgałęziają się na poszczególne specyfikacje, takie jak na przykład doświadczenie w używaniu snajperek, broni szybkostrzelnych, broni ciężkich i tym podobne. Od Was zależy, w jakim kierunku chcecie pójść. Od Was zależy, czy uwielbiacie snajperki, czy wolicie walić z kałacha we wszystko, co się rusza. Przepraszam. Przejęzyczenie. To się wytnie. Tak. Tytuły poza swoją obecnością aktywowane dają nam dodatkowe w zasadzie ulepszenia naszej postaci, tak jak na przykład lepsza zręczność, szybszość, większa szybkość i tym podobne. Ja na początku gry każdemu polecam kupić nową broń, najlepiej M4A1, ponieważ ma dość precyzyjny kolimator. Możemy poćwiczyć swoją celność i w zasadzie spokojnie zaznajomić się z systemem celowniczym i w zasadzie z całą fizyką gry. Co też zrobiłem, zakupiłem. Dlatego mam mniejszą ilość pieniążków. W zasadzie wszystkie podstawy już omówiłem. Dobrze by było przejść początkowego tutoriala. W zasadzie czemu nie? Jesteśmy w naszym tutorialu. Mamy zadanie wykonywać konkretne czynności. Mamy oczywiście po lewo rozpisane wszystkie kontrolki oraz mapkę na górze i tak dalej.
tak dalej. Poruszamy się w kierunku strzałki. Zresztą pierwszą przeszkodą jest belka, którą należy wystarczy przeskoczyć. Możemy schodzić nawet po drabince, co jest bardzo fajne. Naszą pierwszą konkretną misją jest zestrzelenie celów, co odbywa się poprzez tego super podrasowanego kałacha. Trochę obiekty nasze są daleko, dlatego użyjemy kolimatora prawym przyciskiem myszy i spokojnie zestrzelimy nasze cele. Śpieszyć się nie ma co. U nas nasz pierwszy w zasadzie tutorial. Tutaj, z tego co rozumiem, muszę rzucić granatem tamten tłum. Granat wybieramy pod czwórką, przyciskamy, aby rzucić. Celujemy i bum, wszyscy nie żyją. A, następnym trybem będzie uaktywnienie granatnika w tego typu broni. Nie wszystkie bronie mają granatniki, to trzeba pamiętać. Aktywujemy przyciskiem B. Celujemy gdzieś ponad naszych oponentów. I jak w tutorialach wszyscy nie żyją. Idziemy dalej za strzałkami. Tutaj rodzaje gier dzielą się na wiele trybów. Jeden z tych trybów jest podkładanie bomby, co właśnie teraz uczynię. Wybierzemy sobie naszą bombkę i ją po prostu zaplantujemy. Nasza bomba jest zaplanowana. I jako gracze terrorystyczni mamy za zadanie podłożyć bombę i obraniać ją przed rozbrojeniem. Rozbrajają ją antyterroryści, policja, poprzez zwykłe naciśnięcie E i poczekanie, aż bomba zostanie rozbrojona. Bomb defused. Bomba została rozbrojona. Idziemy dalej. Tutaj jako przeciwnicy z bliskiej odległości mamy za zadanie po prostu ich podźgać nożykiem. Mamy do tego podstawowy nożyk do chleba. Dalej. Mamy w tej grze najróżniejsze obiekty, na przykład helikoptery. Nie możemy co prawda nimi sterować, ale możemy z nich strzelać. Skakujemy sobie do takiego helikoptera, który może być już dawno w powietrzu. My nie musimy do niego wchodzić, możemy sobie na nim stać i z niego strzelać z naszej broni. Albo wejść do niego w trybie celowania i za pomocą jego działa zestrzelać oponentów, którym w tym przypadku są te wybuchające beczki. Zestrzeliliśmy wszystkie beczki, wystarczy wyjść. Helikopter powinien się obniżyć. Houston. Dobra, po prostu zeskoczę. Aha, okej. I pójdę za strzałką. Strzałka nam mówi, że wykonaliśmy tutoriala. Okej, super. 4 minuty 20 sekund. Nie jest to piorunująca prędkość, ale jak na początek jest super. Okej, wykonaliśmy naszego tutoriala i zostaliśmy zaproszeni do pokoju. Różni gracze mogą nas zapraszać do swoich pokoi, jeśli takim się nudzi, że nie chce im się czekać. Rozumiem to. Aktualnie pogramy sobie wreszcie w tą gierkę, bo w zasadzie o to tu polega. To jest w końcu Let's Play. Jedziemy sobie w Deathmatch, którego każdy znają. I wystartujemy sobie.
nasza broń, którą kupiliśmy, jest aktywowana. I zabiliśmy naszego pierwszego oponenta. Ta broń specjalizuje się, charakteryzuje się bardzo fajną. O, zostaliśmy zabici przez snajperskiego losera. Ta broń jest fajna, ponieważ ma fajny kolimatorek, który pomaga nam troszeczkę bardziej pocelować. Zabiliśmy naszą drugą ofiarę. Ta. W lewym górnym rogu pod mapką mamy listę misji, które mamy wykonać. W tym przypadku jest to pozostana misja dołączenia do pokoju. Niestety nie zginął. Deathmatch, tak jak wszystkie deathmatche, polegają na tym, aby wyrżnąć jak najwięcej ilości przeciwników, nie dając się przy tym zarżnąć więcej. No, właśnie o tym mówiłem. Pod tabem mamy listę naszych statystyk z danego meczu. Na górze, jak widać, policja wygrywa. Nie zdążyliśmy go zabić. Gra jest dość spokojna i przyjemna. No, jak widać, nie tak spokojna. Nie wiem, o czym jeszcze nie powiedziałem. Niestety nie. Pod tabem możemy zmieniać nasze... Pod T, przepraszam. Pod przyciskiem T możemy wybrać podczas meczu, zmienić naszą broń. Bawimy się teraz trochę snajperką. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że dawno w to nie grałem. Zaciachamy jego nożem. Udało nam się... Noże są przydatne, bo są szybkie podczas przeładowywania. Są bardzo pożyteczne. Jeśli stoimy... Nie przeżyliśmy, niestety. Project Blackout charakteryzuje się bardzo fajną umiejętnością, w zasadzie możliwością wydawania komend swoim współgraczom przez komendy głosowe, które są schowane pod przyciskiem C, X i Z. Na przykład... Właśnie, coś takiego. O, zabiliśmy kogoś snajperką. Super. Do zapoznania się z innymi trybami gry... zalecam zrobić to samemu. O, udało się. Samemu, ponieważ jest ich tak dużo, że nie starczyłoby mi czasu na przedstawienie wszystkich. A jest ich naprawdę dużo. Wszystkie są równie dobre, równie zabawne i równie przyjemne. No,
dzielą się na co kto lubi w zasadzie. No niestety. Zapomniałem się przełączyć. Ach, ty. Jak widać, snajperka nie jest naszą mocną bronią. W trybie celowania kolimatorem nasz tryb strzału dzieli się na potrójny. Podczas przyciśnięcia strzelamy tylko 3 razy. Jednak po zwykłym celowaniu strzelamy normalnie. Każda broń ma inne tryby, każda broń specjalizuje się czym innym. Dobrze jest poznacie wszystkie. Dzięki temu znajdziemy swoją ulubioną. Jak widać, nie idzie mi jakoś super, ale też nie jestem najgorszym motłochem w tym pokoju. Udało nam się zabić i nie zginąć. To się rzadko zdarza. Niektóre bronie nie mają trybu celowania bliższego, że tak powiem. Kwestią jest tego, żeby po prostu zapoznać się z fizyką gry, żeby wyczuć jej wszystkie słabe i mocne elementy. W zasadzie ten let's play na tym się skończył. Będę kontynuować grę aż do zakończenia czasu. Ta mapa może być dość mała, ale jest bardzo dużo innych, większych map, które mogą wam bardziej przypaść do gustu. Jednak ta jest moją ulubioną. Coś tam lezie. Rambo. Okej. Oczywiście snajper nas zaraz, no właśnie. Snajper nas rozwalił. Może uda mi się... Dobra, nie będziemy ryzykować. Na dalekie odległości nie ma co sensu walczyć w zasadzie ze szczęściem ze snajperem, bo jesteśmy i tak na przegranej. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia, gdzie to. Teraz padnę. Udało nam się nie zginąć. Okej. Mecz się właśnie powoli kończy. Tak samo jak ten nasz let's play informacyjny, wprowadzający. Miejmy nadzieję, że zdążymy jeszcze kogoś zabić. No, dostaliśmy troszkę punktów. I w zasadzie tyle. Zdobywając większy poziom, zdobywamy więcej umiejętności, zdobywamy więcej kasy, możemy za to kupować więcej broni. Z czasem zostaniemy przyjęci do klanu,
zasadzie sens całej gry w tej w to się zwiększy. I to w zasadzie tyle. Pozdrowienia i do widzenia.